Co ty robisz? Zabijam potwory. Yay, I'm back. Podjedła. Chodź, płotka. Meee! Meee! Nie! O, tam. No, raczej wątpię. Nie będzie u mnie deszczu. Ale w wieśku jest deszcz. Zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Naprawdę? Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Zabijanie wilków mi się przyda. Dobiega z wnętrza drzewa. Jak do niego wejść?
Rejku, wiesz jak do tego drzewa wejść? Chyba tam trzeba. A dziecko to miejsce mocy. Odejdź. Odejdź! Odejdź! Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. W ogóle nie grasz teraz z Wiedźmina? Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Przyszedłeś mnie zabić? Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druickim w Welen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bez sił przemykam po płaszczyznach liści. Dlaczego zostałeś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sami pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Zgoda, pomogę ci.
Znowu będę wolna. Wyzwól mnie z okowów. Krew jest mą ucieczką. Przeprowadzisz obrzęd z czernią kruczych piór, z bielą moich szczątków i z czarnym wierzchowcem. Wolna rącza klacz, schwytana na łąkach, ciemna jak głębiny wyczerpanej studni. Żadne inne zwierzę zgromadź, przyjdź i przynieś. Spoko. Kurczę pióra już ma. Odszukajmy szczątki i przyprowadź konia. Czarnego rumaka, szkwał w postaci konia. Do czego potrzebny jest Karykon? Staniemy się jednością. Tutaj macie klasyczny przykład jak tego, wówczas, że błąd producentów, że muzyka jest głośniejsza od dialogu naszego bohatera. A dialog tego czegoś, co tutaj jest, jest równy właśnie z muzyką. Gdzie znajdę twoje szczątki? A naszego Geralda jest troszkę ciszej. Troszkę, dużo ciszej. Musisz iść na zachód, niedaleko stąd. Zgromadzę wszystko, co potrzeba, by cię uwolnić i wrócę. Zgromadź, przyjdź i przynieś do czeluści wzgórza. Tam, gdzie serce drzewa. Przebij moje serce. Niech leje się krew. Zostanę pożarta, by znów się odrodzić. Wyjdź i wróć tym wyjściem, które otworzyłam. Spoko. O Jezu, ekwipunek, nie, zadania. No i co ja mam tu niby zrobić, no? Medalion drży. To miejsce mocy.
pióra mam, mam koń. Muszę konia znaleźć, jak dobrze pamiętam. I jej ciało. Ej, zaraz. Kolejny krok to znalezienie kości osoby uwięzionej pod szepczącym wzgórzem. Czekaj. To jest to szepczące wzgórze, tak? To gdzieś musi być tu. Przynajmniej tak poradnik pokazuje. Pierdalaj z tymi reklamami.
cóż dzieje? Czekaj, ja wezmę misję szepczącą z górze. Ściski się na deszcz. Nie wyglądają na ludzkie. Jedziemy! Właśnie, bo ja miałam cały czas... O, czekaj, medytacja. Bo ja cały czas miałam, że sołtysa... misję. I dlatego mi cały czas pokazywało te wzgórza. Thank you.
Ej, powiedzcie mi, czy macie obraz na Twitchu? Teraz wolniej. Tempo, tempo! Jestem gotów. Możemy zaczynać. Daj mi polecieć na skrzydłach kruka. Niech moje kości spoczną wśród piór. Wszystko złóż pod sercem. Potem je przebij. I podprowadź konia. Składam krucze pióra. Kiedyś byłam wolna i znów będę wolna. Składam twoje szczątki. Kiedyś byłam cielesna i znów będę cielesna. Fajny koń. No będzie, ale jako koń. Ja żyję. Uwolnij dzieci. Uratuję dzieci.